Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, w którym pokażę Wam, co dostałam na moje 13 urodziny. Jak możecie wiedzieć, ja w ogóle nie miałam w planach nagrywać takiego odcinka. Mówiłam, dlaczego we vlogu z urodzin, po prostu dużo osób mi zarzuca, że odpatruję jakieś tam rzeczy od innych youtuberów i po prostu chciałam w tym roku uniknąć takich komentarzy, ale właśnie po dodaniu takiego odcinka dostałam masę wiadomości na mojego Instagrama, bym się po prostu takimi komentarzami nie przejmowała, robiła to, co lubię i po prostu nie zwracała uwagi na takie komentarze i osoby. I też w ogóle dowiedziałam się, że takie filmiki są dla Was inspiracją, na przykład co możecie komuś dać lub po prostu co sami chcecie, żebyście dostali, więc w ogóle tak te wszystkie miłe słowa zmotywowały mnie do nagrania tego odcinka, no i właśnie nagrywam. Tak, no i może jeszcze przed pokazaniem zaproszę Was na mojego Instagrama, nazwa Szkieletonka, tam właśnie możecie ze mną popisać, dodaję różne zdjęcia, no i informuję Was o najnowszych filmikach w najbliższym czasie oraz na mojego TikToka, nazwa Szkieletonka, tam nagrywam po prostu jakieś różne filmiki, no i się dobrze bawię. No i teraz już przechodzimy do tych prezentów. Na samym początku może zacznę od rzeczy, które już teoretycznie Wam pokazywałam na vlogu. Razem z Kumelką testowałyśmy właśnie tą rzecz. Jeśli jeszcze tego filmika nie widzieliście, no to będziecie mieć link w opisie. No i tutaj mamy GoPro Hero 9 Black. No i ja już tą kamerkę tutaj wyjęłam. To jest taka po prostu kamera sportowa. Możecie nią nagrywać na przykład coś pod wodą, też na jakieś wyjazdy narciarskie brać, wyjazdy też nawet rowerowe. Po prostu taka kamera sportowa. No i mogę Wam powiedzieć, że ja od dłuższego czasu patrzyłam na takie kamerki, chciałam sobie taką zakupić i kompletnie się nie spodziewałam, że dostanę ją właśnie na moje urodziny. I jeszcze do tej kamerki dostałam taki zestaw i tutaj już Wam pokazuję. Są po prostu takie różne uchwyty, na przykład na głowę, takie jakby szelki, nie wiem, tak to się może nazywa. No i zakłada się to po prostu na głowę, tutaj się daje kamerkę i siup, idzie się na przykład rowery i się jedzie i kamerką się nagrywa. Albo na przykład mam też takie szelki na klatkę piersiową, no i różne inne rzeczy, ale nie będę ich pokazywać, bo raczej to jest mało ciekawe. Kolejna rzecz, jaką dostałam, to jest taki case na mój telefon z Babako i to jest case ze znakiem zodiaku. Mój znak zodiaku to ryby, taki fun fact. Chociaż nie wiem, czy w sumie fan, no ale okej. Na moim Instagramie mogliście zauważyć, że tego case'a właśnie używałam, nawet się pojawiła fotka z nim, więc warto obserwować mnie na Instagramie, żeby właśnie takie rzeczy wiedzieć. W każdym razie już Wam tego case'a pokazuję z bliska. No i tak właśnie ten case wygląda, on jest z taką syrenką, na maksa mi się on podoba. Przechodzimy do kolejnej rzeczy i tutaj mam taki tonik brzoskwiniowy z firmy Pretty. Ja z tej firmy mam już taką maskę na twarz na noc oraz maskę na usta również na noc. No i teraz mam jeszcze do kolekcji taki tonik i on w ogóle tak mega fajnie pachnie brzoskwinią. I kolejna w ogóle rzecz, która podobnie pachnie, ja wiem, ja zwracam uwagę na to, co nie trzeba. To jest taki błyszczyk z Ingrid, on jest z kolekcji z Fagatą. No i to jest kolor Juicy. I on tak samo fajnie, słodko pachnie, taką brzoskwinką też, więc tak. No i już Wam pokazuję, jak ten błyszczyk właśnie wygląda z bliska, ten kolor. Tak właśnie ten kolor wygląda, jak powiedziałam, mam Juicy. Juicy. No i on się wydaje taki mocny, ale na ustach jest taki mega fajny, nie jest aż taki mocny, taki kolor nie jest właśnie na maksa widoczny. Kolejna rzecz, jaką dostałam, to jest takie etui na beauty blendera, na gąbkę do makijażu, jak to mówi. No i ja właśnie dostałam takie etui i w ogóle to jest takie fajne, patrzcie, to się tak fajnie kręci, to są takie kropeczki, nie wiem po co to, no ale okej. I mamy beauty blendera, więc tak mega fajnie, w ogóle takie dziwne coś, taka jakby kapsuła, mega fajna, taka ozdóbka, po prostu taki bajer na toaletkę. No i tak mniej więcej właśnie wygląda. Kolejna rzecz, jaką dostałam, to jest taka czapka z New Era, taka w kolorze różowym. Ja też na te czapki patrzyłam od jakiegoś czasu. Wspominałam chyba raz mojej mamie o tych czapkach, że są fajne, że są różne kolory. No i tutaj właśnie dostałam tą czapkę. No, w każdym razie mega fajna w ogóle ta czapka jest. Ja już ją mierzyłam, ale teraz za bardzo nie mam, jakby mam kucyka i po prostu by się nie dało. Chyba wiecie, o co chodzi. W każdym razie tak ona wygląda. Będzie idealna na lato. Kolejna rzecz, dostałam taką bluzę z kamuflaża, to jest bluza z kapturem i nie wiem, jak ją pokazać, bo jest olbrzymia i od razu Wam mówię, że ja mam rozmiar
ogólnie jaki ja mam rozmiar? XXS i ona jest na mnie taka dużawa, jest taka luźniejsza, więc jeśli ktoś by chciał po prostu tą bluzę zakupić, to tak tylko mówię, że są strasznie duże te rozmiary. W każdym razie tak ta bluza wygląda, taka różowa z kamuflaża, mega fajna. Kolejna rzecz, jaką dostałam, to jest taka manga i żebym teraz nazwę nie przekręciła, to jest manga Gdy zakwitnie w nas miłość, tom pierwszy, więc tak, po prostu manga. Kolejne rzeczy, których się tak jakby w ogóle nie spodziewałam, tak, a też od dłuższego czasu na to patrzyłam, no i tutaj mamy, może najpierw zacznę od tej mniejszej rzeczy. Tak, maskara tuż do rzęsy Florence by Mills. Ja ogólnie z Florence mam już tak kilka tych kosmetyków. Mam właśnie, już miałam mówić tonik, a to jest po prostu mgiełka do twarzy, zawsze mi się to myli. Mam jeszcze olejek do ust oraz, co ja jeszcze mam, ten żel do mycia twarzy. No i teraz mam jeszcze do kolekcji tuż do rzęs i jeszcze jedną rzecz, więc tak. Kolejna rzecz z Florence to jest taka maseczka właśnie. No i już tutaj otwieram właśnie. Dostałam dwie rzeczy, które tak właśnie najbardziej chciałam w sumie. Przechodzimy do tej maseczki. Taka maseczka, tak ona wygląda też. Mega ładnie pachnie, testowałam już ją, tak patrzę po prostu na zapach. W każdym razie ona tak w ogóle fajnie wygląda. Jest taka holo, taki różowo-fioletowy. Taki troszkę bordowy ten kolor jest. No i on jest właśnie taki holo. Kolejna rzecz to jest taka karta podarunkowa do Empika. Ja ogólnie zakupy w Empiku robię dość często, więc na pewno się przyda. Teraz przechodzimy do rzeczy od Kumelki. No i na samym początku mam taką słówkę, taka ozdoba do pokoju. No i kolejna właśnie ozdoba do pokoju. To jest taka poszewka. To jest taki zajączek, tak? Zajączek. Kolejna rzecz od Kumelki to jest taki balsam do ciała naturalny o zapachu mandarynka malina z Joupa, mam nadzieję, że nie skaleczyłam nazwy. W każdym razie balsam do ciała. Kolejna rzecz, czyli taki błyszczyk z Lovely. I tak właśnie ten kolor wygląda i tak jak powiedziałam, on nie jest aż taki mocny na tych ustach. Mega fajnie właśnie wygląda, jest taki delikatny. Kolejne rzeczy i tutaj mam taką płytę Sanach, Królowa Dram i w ogóle patrzcie, paf, czarność nastała. W każdym razie tutaj mamy takie dwie płytki po otwarciu i w ogóle tutaj po bokach są zdjęcia. Ja je sobie tak w ogóle fajnie kolorystycznie ułożyłam, po jednej stronie mam kolorowe, po drugiej ciemne. No i akurat zaczęłam od tej strony, co mam jasne, no i już wam te zdjęcia pokazuję, one są na maksa ładne. Pierwsze jest takie, drugie takie, w ogóle tak to wygląda z tyłu, jakby ktoś był ciekawy. No i to zdjęcie mi się na maksa podoba, mega ładne jest. No i teraz przechodzimy do tej części ciemnej. Pierwsze zdjęcie, kolejne zdjęcie, no i ostatnie. Czyli po prostu płyta Sanach, tak, Królowa Dram. Ja ogólnie lubię piosenki Sanach, więc tak. No i już ostatnia rzecz. Jest to coś po prostu, co od jakiegoś czasu chciałam, ale nikomu o tym nie wspominałam. Ja nie wiem, w ogóle Kumelka ma jakieś zdolności, nie wiem, ona czyta w myślach, nie wiem, zielonego pojęcia nie mam. W każdym razie Kumelka ma jakąś tajemniczą moc, o której nikt nie wie. No i tutaj mam Mangę Kakegurui, tom pierwszy. Ja w ogóle nie wiem, skąd Kumelka wiedziała, że... Bo ja od dłuższego czasu w ogóle patrzyłam na Kakegurui i chciałam tą mangę sobie kupić, ale nigdzie w Empiku nie była, zamawiać mi się nie chciało, więc tak. No i to były już wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Oczywiście zostawcie łapencję w górę, jeśli wam się spodobał. Oraz subskrypcję, jeśli tego nie robicie, ze dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego odcinka. No i widzimy się w kolejnym, więc... Bye.